Zawsze mówiłam, raz się żyje, raz się żyje. Oddaj wszystkie pieniądze biednym i ubogim, a potrzebującym i nie mów, że to są biedni i ubodzy, bo nie wolno dzielić. Wczoraj byłam u księdza i patrzyłam, jak ci bezdomni jedzą zupę. No nie tylko, tam emerytki z bloków i chytre i przychodziły, bo za darmo. No i taki jeden katolik mówi, och, że on, wiesz, opierdolił Żyda. No to proszę państwa, ja tu czytam dzisiaj co innego, a wczoraj jeszcze co innego. Także Kościół to się nie zmieni, no to ludzie nie czytają Pisma Świętego. Jeżeli ktoś nie czyta Biblii, to jak może mieć pojęcie, skąd się ten Żyd wziął? I że Jezus Chrystus też Żyd i że on powinien mieć wiarę, a już tej wiary nie ma, bo proszę państwa, pajęczyca, czyli pałac kultury Stalina i Lenina. On ten pałac kultury Stalina i Lenina już pochłonął wszystkich żebraków.